Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj wystawiam do sprzedaży takiego Nissana Juke'a. Jest to samochód z 2011 roku, ale pierwsza rejestracja w 2012 roku. A jak to mówią w Polsce, tylko taki dziwny kraj, że to ktoś wpisuje w innych krajach, liczy się data pierwszej rejestracji. Z przebiegiem 254 000 i silnikiem benzynowym 1.6 turbo 190 koni w skrzyni manualnej. Auto bezwypadkowe, zarejestrowane już w kraju, bo tutaj klienci stawili do sprzedaży po tym, jak ode mnie wzięli Qashqaia, więc ma ważny OC, przegląd i można spokojnie wrócić do domu. Fajny tutaj jest silnik PT1.6, zwykłe 117 w tym no niby niedużym aucie, średnio się sprawdzały, nie było to zbyt dynamiczne i jak dobrze kojarzę, potrafiły mieć chyba tylko 5 biegów, ale musiałbym sprawdzić. A tutaj te 190 koni w takiej bryce naprawdę jeździ dobrze. Nie mamy tu 4x4, bo jak większość tych SUV-ów czy crossoverów, nie, ludzie tego nie potrzebowali, używali tego do jazdy po mieście, a duży prześwit i duże koła były potrzebne do tego, żeby fajnie podjeżdżać na krawężniki. Z takich wizualiów ma fajny lakier przede wszystkim. Jest to taka lekko kolor palonej kawy, czy tam ciemnego brązu. Przyciemniane szyby, alusy 17 i z wyglądu zewnętrznego chyba jakichś tu szczegółów większych nie ma. Fajnie, że te lampy nie są zmatowiałe, ładne są na przodzie, tak samo jak i te, które tutaj niżej świecą do po prostu jako światła mijania. A jeszcze na dole mam przeciwdzielne, czyli mam tak jakby trzy wielkie oddzielne reflektory, może niewielkie, ale dwa. Co do kwestii stylistyki, no raczej ten samochód podobał się bardziej kobietom niż facetom. Dla mnie ona też jest specyficzna, ale jest to taki samochód trochę lifestyle'owy, żeby pokazać jak on, żeby się troszeczkę wyróżnić na drodze, na tle innych, jak to się mówi, pojazdów. Ogólnie sylwetka mi przód bardziej nie pasuje, bo to taka trochę żabka, trochę taka mikra z innym przodem, ale ogólnie styl takiego zwartego samochodu z tą nisko pochyloną przednią szybą, takiego trochę resoraka, jest dosyć fajny, jakby to też widać w późniejszych potem odmianach tego pojazdu. Co do stanu technicznego, też się chciałem tutaj, tak powiem, dogadać z tymi klientami do sprzedaży, bo jest w bardzo dobrym stanie, na bieżąco serwisowany, między innymi klocki, tarcze, oleje też niedawno zrobione. No jak to poprzedni właściciel powiedział, że spokojnie mogę jakieś pani sprzedawać, bo nic tutaj nie będzie do roboty. Opony są z tamtego roku, no ale to wszystko, nawet są na to jakieś dokumenty, paragony, więc pokażę później. Z wyposażenia z tyłu ma jeszcze kamerkę cofania, no i jest bezwypadkowy, chyba dobrze pamiętam, bo go mierzyłem rano. Drzwi od kierowcy mają podwójną warstwę lakieru, ale widać, że nigdy nie było odkręcane. No i wycieniowany jest błotnik i drugie drzwi, no bo to też jest taki lakier, że jakbyście pewnie polakierowali tylko jeden element, to by nie grało. A tak to samochód jest spójny. Jak widzicie, nigdzie nie ma żadnych okopań. Naprawdę zadbany, mimo tego przebiegu. To powinno nikogo nie odstraszać, bo taka jest prawda, że jak auto robi jakiś przebieg, to się tak nie niszczy jak auto, które robi bardzo niskie przebiegi, nie dogrzewa się. I to wszystko nie pracuje, no ale to jeszcze lata muszą minąć w Polsce, żeby ludzie się tego nauczyli. Cóż, chyba o wozie to tyle. Teraz jeszcze widzę, że ma czujnik deszczu zmierzchu na szybie. Zaraz wchodzimy do środka, zrobię wam jeszcze pomiar miernikiem i mamy na tą chwilę koniec.
Dobra, zacznę sobie na początku od nagrywania wnętrza, bo powoli się ściemnia, chciałbym jej pokazać, bo w tym samochodzie również się dzieje wiele we wnętrzu, nie jest to na pewno samochód standardowy i tutaj Nissan się napracował w paru elementach, żeby było troszeczkę ciekawiej. A jeszcze z zewnętrznej strony zapomniałem Wam dodać, że po prostu ma dokładany hak, taki zdejmowany, jest on tam w bagażniku, jak komuś był do czegoś potrzebny, do jakichś rowerów, do bagażnika takiego dodatkowego, pewnie się to dobrze sprawdzi. No i to, co zawsze mówię, jak auto ma dostęp bezkluczykowy, a to auto posiada, że w kobiecej torebce można po prostu łatwo go otworzyć i zamknąć, nie trzeba szukać kluczyka, naciskamy przycisk na klamce i autko się zamyka lub otwiera. Ale to już myślę, że większość osób jest jakiś nie wiadomo co rozpracowało. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Lewa strona, boczek też w specyficznym, jak widzicie tutaj, ukształtowaniu. Wszędzie kółeczka, podobno gdzieś tam ktoś powiedział, że kobiety wolą bardziej zaokrąglone kształty. No i tutaj wszędzie tak praktycznie znajdziecie jakieś tam owale. Tutaj owal, tam owal. Tutaj regulacja lustereczek, proszę bardzo, można też je nawet złożyć. Już się ładnie nam składają, jedno, drugie. Dobra. Mogę teraz Wam przejść na pokazywanie deseczki. Deseczka też jest nietypowa. Zobaczcie, jakie są takie a la fale Dunaju. Wszędzie mamy takie lekkie zaokrąglenia. Nawet tutaj przycisk od awaryjnych jest zaokrąglony. Deska tutaj też schodzi dookoła. Tutaj też mamy dwa takie garby. Liczniki w tubach zaokrąglonych. Tu ładnie też wpisany komputer pokładowy. Tak samo wskaźnik przebiegu. Tutaj sobie nim można zmieniać. Tak samo tutaj mamy sterowanie radiem na kierownicy. Fajna kierownica z pikowaną skórą. Skóra dobrze utrzymana tej kierownicy, no 250 tysięcy ponad. Fajna, fajna. Jeszcze tam jak widzicie pedały z takimi nakładkami, chociaż się teraz na razie ostrość nie chce złapać. Przycisk mamy od tempomatu. Tutaj sobie zmieniacie chyba stacje radiowe, czy tutaj, a jednym podgłaszacie. Manetki od automatycznych wycieraczek i automatycznych światełek. No i przechodzimy na środek. Tu się Nissan też postarał, bo jest tak fajnie, jak w tym jeszcze 2011 roku te kolorowe ekrany nie były aż tak modne w takich autach standardowych, takich popularnych. Tu potrafiliśmy mieć nawet dwa, gdy była automatyczna klimatyzacja. To był naprawdę niezły bajer w tamtych czasach. Tu mamy również nawi i kamerkę cofania. Pokażę Wam mapkę. Tutaj klikamy akcept. No i pokazuje nawet brzeziny, działa to. Jeszcze wrzucimy wsteka, żebyście widzieli, jak nam fajnie kamera pokazuje. I tyle, większych cudów tutaj w radiu nie ma. Wiadomo, MP3 Bluetooth można podłączyć. No i tutaj ten fajny bajerek na klimatyzacji automatycznej. Nawet ma taki z tyłu ładny piktogram. Jak podkręcicie, to widzicie, te kropeczki są coraz większe. Więc to nie jest takie zrobione na odwal się. Ładnie się to komponuje z tym wszystkim. Też w takim piano blacku owalu tutaj dookoła. Tu też fajnie wymyślili, tu macie gniazdko na zapalniczkę, gdzieś ze swoją ładowarkę podpiąć, a tu wystarczy nawet włożyć sobie kabelek i możecie mieć taką ala ładowarkę stacjonarną jakiejś tam mocy i tu aux, jak chcecie swoją muzę. Tutaj to lakierowane na srebrno i ten samochód też mógłby kupić facet, bo potrafiły być takie te dżuki, że miały to wszystko lakierowane na różowo, fotele z takimi wielkimi czerwonymi czy różowymi wstawkami i myślę, że nie każdy mógłby się na to zdecydować, a tutaj jest to tak odpowiednie dla faceta i dla kobiety. Fotele też fajne, skórkowe, niezniszczone i takie, jak widzicie, mają przeszycia w kolorze bordowe wstawki, bordowe nici bardziej, jak widać. Z tyłu też fajnie te kanapy utrzymane, oczywiście mamy ISOFIX. No cóż, to jeszcze jak to skóra i bywa podgrzewane. Fotel ręczny, zwykły, nieelektryczny, dwa miejsca na kubki. Mogę Wam jeszcze pokazać boczek, bo puczek tu jest ładny, cały, nie jest to zużyte. Ogólnie przyjemnie utrzymany ten samochód, widać, że było to auto szanowane, w bagażniku również jest czysto. No i cóż, chyba z wnętrza pojazdu to tyle. Zaraz sobie zrobimy pauzę, przejdę do tych serwisów, które do niego mamy. Dobra, to nagrywamy te dokumenty serwisowe, ale jeszcze widzicie, zapomniałem Wam powiedzieć, bo tutaj wkomponowane w ten przełącznik klimatyzacji jest też zmiana trybu jazdy. Jeszcze możemy sobie ustawić na sport, eko, jak widzicie, i normal, więc tutaj też taki kolejny nietypowy system, bo przeważnie takie rzeczy są w liczniku. Dobra, pokazuję Wam książkę. Tutaj jakieś podstawowe wpisy 38, 61,
do 120 to jest z zagranicy, nie, nawet więcej, patrzcie, do 161 i chyba wtedy w 19 czy 20, nie, 20 roku przyjechał do Polski. No i tu mamy dalej, nawet ktoś tutaj, spójrzcie, mówiłem o tym, ktoś go tutaj przyserwisował w Nissanie w 22 roku, w lipcu, przy, proszę Państwa, przy 217, jakieś tam pierdoły, żarówki. I chyba jeszcze była, jak widzicie, wymiana tej klamki, lakierowanie klamki, drzwi lewy przód. Proszę bardzo, żeby też nikt nie był zaskoczony, że jednak ktoś to oto robił auto. Dalej Wam teraz pokażę te paragony i fakturki. Tutaj są paragony na różne rzeczy. Proszę, to jest wszystko tutaj pospinane. Mniej więcej, co tam jeszcze? Mamy olej, on też jeździł na motoru X-Cleany, jakieś tam końcówki drążka, jak to w Polsce, 520 zł w 21, jak przyjechał. Tu 470, też jakieś tam klocki, końcówki, pierdoły. A i tu jeszcze coś się ukryło, kolejny paragon, jak widzicie, 21, tu maj, tutaj wrzesień, tutaj już 22 styczeń, czyli niedawno to dość robione. No i tu jeszcze mamy sierpień, znowu olej, więc na to wszystko macie potwierdzenia. No i tutaj kolejne te rzeczy z tej firmy, jeszcze ta karteczka od zakupu opon, tutaj też ten serwis, ten sam tutaj Olcar, tu macie przy 252 ten ostatni serwisik 2000 temu porobione, olej, świece, więc na tą chwilę autko jest do jazdy. I tu jeszcze, a widzicie, i tu coś jeszcze mamy podbite za 1100 zł w maju 22, znowu to jakieś łożyska, coś, fit kabinowy, to nie mogę się odczytać, czujnik ABS, tu jeszcze coś z 22 roku, jakieś simeringi, oleje, ten, jakaś pokrywa pod zaworami, więc tutaj na bieżąco autko serwisowane. No i jeszcze jakiś tutaj też z tego Olcaru, jakaś inna już faktura większa, wypisanie, wszystko co było porobione w 2000 roku, chyba zaraz po zakupie. Więc auto jest dobrze wyserwisowane i myślę, że nie będzie nikomu sprawiało kłopotu. Cóż, o samochodzie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Macie pytania, to komentarz. Chcecie zobaczyć moje media społecznościowe, to wbijcie na Mavkar Auto na Instagramie lub też na Facebooku. A moje konto na Automoto to mavkarautomoto.pl. Jeżeli szukacie takiego samochodu, ten z ogłoszenia się już sprzedał, mogę po prostu takiego poszukać na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.